Szanowni Państwo, z tej strony Anna Maria Wiśniewska, a ze mną Magdalena Pawłowska, właściciel Insource, agencji, która, no, agencji marketingowej, może tak powiem, a resztę powie sama. I wybrałyśmy się tutaj w dwójkę, aby porozmawiać o kobietach polskiego marketingu w ramach akcji Więcej Kobiet, która ma na celu, głównym celu, oczywiście, bo tych celów mniejszych jest bardzo dużo, ale na głównym celu ma to, aby właśnie zachęcić kobiety do tego, aby bardziej pokazywały siebie, bardziej pokazywały swoją pracę, no i żeby ta świadomość o mocnych, silnych, fajnych kobietach była wśród nas jako społeczeństwa. I bardzo się cieszę, że się w końcu udało nam dzwonić bez żadnych komplikacji, bo tego jeszcze nie wiecie, ale parę dni temu też próbowałyśmy, ale wszystko zawiodło, co mogło zawieść sprzęt, internet, oprócz nas oczywiście. My nie zawodzimy. Więc witam Cię serdecznie, Magdo, raz jeszcze. Witam, dzięki serdecznie, Aniu, za zaproszenie, bardzo jest mi miło, bardzo mi się podoba Twoja akcja i misja, także bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Tak, też się bardzo cieszę, też już zauważyłam, że zaczynasz używać hashtaga Więcej Kobiet. Tak, tak, nawet jedna osoba już mnie zapytała o to, a co to jest za hashtag, więc ludzie patrzą na te hasztagi na Instagramie, właśnie ja użyłam i ludzie patrzą na te hasztagi, jak widać, bo właśnie osoba mnie zapytała, a co to jest ten hashtag? I ja powiedziałam właśnie, co to jest ten hashtag, tak, właśnie, że to Twoja inicjatywa i kolega wtedy skomentował, o, to może ja moją żonę zaangażuję do tego. Ona też się zajmuje właśnie marketingiem i ja mówię, no pewnie, że wydawaj ją tutaj zaraz. Właśnie ja też mam takie spostrzeżenie, wiesz, tak naprawdę ta akcja jeszcze ani mi się nie rozpoczęła, tak, bo ja dopiero zaczynam o nim gdzieś tam mówić. Tak naprawdę to w tym momencie z Basią Stawarz bardzo nad tym będziemy działać, ponieważ wspólnie się zastanawiamy, jak to wygląda, jak to ma wyglądać, dlatego że to ona jest taką główną aktywistką w tych sprawach. Też na właśnie ostatnim evencie chyba, co to było, marketing online, ta konferencja i właśnie sama tak też o tym mówiła, a potem jeszcze z Moniką się spotkałam i ona też o tym mówiła, więc myślę sobie, no nie ma jakby, nie ma tutaj przypadków i po prostu to chyba jest to, co kobiety cały czas gdzieś tam grzeje, że tak powiem. Więc i też fajnie, bo dziewczyny się pytają, faceci się pytają też właśnie odnośnie swoich żon i dziewczyn, mówi, o, to co zainteresuje moją. Tak, tak. Takie fajne, że właściwie jeszcze się nic nie zaczęło, a już to zaczyna żyć i tym bardziej się cieszę właśnie, że też tak entuzjastycznie do tego podeszłaś, bo myślę, że z tego będzie naprawdę no, something big. Ja myślę, że tak, wiesz, zawsze jak jest fajny pomysł, to na jego rozwój nie trzeba przeznaczać tak dużo czasu i energii, bo ludzie sami jakby się w to angażują, a w ludziach tkwi cały potencjał tego marketingu i tak naprawdę tej wiralności różnych konceptów, więc myślę, że to bardzo fajnie, także super. No, to się bardzo cieszę. Dobrze, w takim razie porozmawiajmy troszkę, no właściwie troszkę, porozmawiajmy w ogóle o Tobie, bo to właściwie dla Ciebie, o Tobie ma być ten cały odcinek. I powiedz mi proszę, jak Ty w ogóle zaczynasz swoją przygodę z marketingiem, bo to też słyszałam bardzo ciekawa historia. Więc tak, no, zazwyczaj to jest tak, że jak ktoś do czegoś się przymierza i zaczyna coś robić, to zazwyczaj jest połączone z jakimiś na przykład takimi prywatnymi doświadczeniami i u mnie właśnie to było w ten sposób, że mogę powiedzieć takie dwa źródła, jak w ogóle zaczęłam się zajmować marketingiem. Więc pierwsze źródło ma faktycznie swoje korzenie, aż kiedy ja byłam małą dziewczynką i pomagałam swoim rodzicom w gospodarstwie i w ich firmie. A więc kiedy miałam 7 lat, moi rodzice mieli wtedy kwiaciarnię, ja pomagałam im, wtedy jeszcze były takie sztuczne kwiaty sprzedawane zimą, więc ja musiałam te kwiaty nadziewać, żeby oni mogli później je sprzedawać w różnego rodzaju stroikach i wiązankach. I jak miałam 9 lat, to jakby przeszłam level wyżej i już nie tylko składałam te kwiaty, tylko już sama robiłam stroiki, sama robiłam wiązanki i później jeździłam. Tak, więc jak teraz dasz mi kwiaty, to generalnie jestem w stanie Ci zrobić bardzo ładny bukiet. I wiesz, będziesz miała coś dodatkowego. Tak, zawsze znajdę pracę generalnie. Jak nie marketing, to mogę otworzyć kwiaciarnię, mam fach w ręku. I wiesz co, i później ja zaczęłam w ogóle jeździć z pracownikami moich rodziców na rynek, sprzedawać te kwiaty, szczególnie jak było takie święto 1 listopada, czyli święto zmarłych, to się chyba tak nazywa poprawnie. I wtedy wszyscy w latach tam wczesnych 90. kupowali stroiki, bo generalnie nie było nic innego, więc wszyscy kupowali stroiki, z nimi szli na groby, więc był wielki boom. I myśmy te strojki produkowali, ja je sprzedawałam i wtedy tak naprawdę nauczyłam się bardzo dużo o rozmowie z klientem, o sprzedaży. Wiesz, ja miałam 9 lat, a zamiast pójść do szkoły, to były takie dni właśnie, że ja szłam na ten rynek i to mi dawało tak niesamowicie dużo satysfakcji, ja to uwielbiałam robić, więc mnie nie trzeba było do tego przymuszać, ja po prostu pierwsza wstawałam i kiedy jedziemy, prawda, i miałam właśnie fajnych pracowników moich rodziców do pomocy, więc byli oni i ta 9-letnia dziewczynka i to była jedna taka kwestia. Drugą to było też to, że moi rodzice próbowali różnych biznesów. Oni albo mieli kwiaciarnię, albo sklep mięsny, albo coś tam próbowali i szukali tego odpowiedniego miejsca dla siebie. I ja wtedy też zrozumiałam, jak ważne jest, żeby w każdej rodzinie był dobrze prosperujący biznes, który daje poczucie bezpieczeństwa tej rodzinie. I też dużo satysfakcji, prawda, dla rodziców, a im człowiek jest szczęśliwszy, im bardziej mu się też powodzi w biznesie, no to tym po prostu wszyscy dookoła są szczęśliwsi. I ja wtedy najpierw myślałam, że ja będę ludziom pomagać właśnie poprzez bycie panią psycholog, to był mój pierwszy taki koncept, ale szybko zrozumiałam, że to nie to, więc skierowałam się właśnie w stronę marketingu. I takim moim źródłem motywacji do tego, żeby robić to, co robię, jest właśnie pomoc ludziom w budowie ich silnych biznesów. Ja to robię oczywiście poprzez narzędzia internetowe, bo wiem, jak ważne jest to, żeby oni odnieśli sukces, bo jak oni odniosą sukces, to każdy z nich ma jakąś rodzinę, ma jakieś otoczenie wokół siebie. Więc wtedy to otoczenie też będzie szczęśliwsze. To jest taki mój motyw. Oczywiście później przyszły studia, więc zajęłam się właśnie nauką o człowieku, o psychice, o tym, dlaczego podejmujemy takie, a nie inne decyzje, więc studiowałam filozofię 5 lat, psychologię 5 lat, więc faktycznie dużo czasu poświęciłam na to, żeby dowiedzieć się, co sprawia, że ludzie chcą pewnych rzeczy, a pewnych rzeczy nie chcą. I mega to wykorzystuję właśnie w marketingu, kiedy teraz tym się zajmuję. I co? No, wiesz, po studiach najpierw przyszła praca, więc rok pracowałam na etacie w Gazecie Wyborczej w Gdańsku, w dziale marketingu i po roku założyłam swoją firmę. W 2011 roku to było, więc już jakiś czas temu. No i od tamtej pory całkowicie profesjonalnie, biznesowo zajmuję się marketingiem, obsługujemy klientów już teraz tak naprawdę w różnych krajach. No i super, bardzo się cieszę z tego, wiesz, jak to wszystko się potoczyło. Super, powiedz mi w takim razie to twoje po co, bo ono bardzo silnie jest tutaj zarysowane i o nim mówisz, ale ono faktycznie zawsze takie było, czy to się tak ukształtowało z czasem? Wiesz co, ja myślę, że ono zawsze było, natomiast ja nie rozumiałam jego do końca, tak może w pełni, nie? Że to musiało we mnie dojrzeć, żebym ja zrozumiała tak naprawdę te swoje prawdziwe motywy i swoje prawdziwe korzenie, bo ja zawsze miałam te doświadczenia, prawda, które miałam, natomiast dopóki nie zeszłam tak naprawdę głęboko, żeby się zastanowić, ale dlaczego ja chcę robić to, co robię, dlaczego to jest takie ważne dla mnie, dlaczego ja chcę pomagać tym ludziom, wiesz, bo można podchodzić do biznesu bardzo tak na zasadzie tabelki w Excelu, nie? Że po prostu człowiek, firma to jest określony przychód i bardzo tak logicznie, ale ja uważam, że jeśli tylko w ten sposób podchodzi się do biznesu, to ten biznes, on na pewno się tak bardzo nie rozwinęła, przede wszystkim nie będzie sprawiał tyle radości. No na pewno nie mi, bo ja bardzo wierzę w to właśnie, że trzeba mieć i to serce, czyli te emocje, które powodują, że my chcemy bardziej, i również tą logikę, czyli my wiemy, jak działa biznes, wiemy, jak działa tabelka w Excelu, prawda, i że to wszystko musi być ze sobą mega spójne. I to się sprawdza w biznesie, to się sprawdza w marketingu, w prowadzeniu kampanii, więc one też muszą być emocjonalne dla naszych klientów, dla tego, dla kogo reklamujemy dany produkt, ale też muszą być logiczne, one muszą mieć sens. Więc wracając tak do Twojego pytania, to myślę, że to ewoluowało, znaczy zrozumienie tego mojego po co ewoluowało razem z moim własnym rozwojem. Super, fantastycznie. W takim razie, wiesz co, tak się zastanawiam, opowiedz mi proszę o tym właśnie, bo ty byłaś w Agorze. Ta historia mnie dość interesuje, ponieważ też pamiętam z poprzedniej rozmowy, jak rozmawiałyśmy o tym, że ty miałaś pewne przekonanie na temat tego, że warto iść na etat. Ja zupełnie odwrotnie, to znaczy miałam, to może lepiej, ponieważ bo ja jestem po prawie i po 3-miesięcznych praktykach, gdzie byłam zatrudniona na umowę zlecenie bodajże, powiedziałam, że nigdy więcej nie będę niczym popychadłem i po prostu stwierdziłam, że to jest finito. I po tym nigdy więcej, nie, dobrze, przepraszam, raz byłam, bo rzeczywiście współpracowałam z inną firmą, ale to było na takich różnych zasadach, tak. Ale nie byłam nigdy na etacie, od razu założyłam swoją firmę po studiach. No tutaj troszeczkę teraz myślę, że może warto by było gdzieś pójść do jakiejś agencji się podszkolić, no ale to też nie jest tak, że o Boże, straciłam kupę doświadczenia i teraz nie będę sobie radził, przecież też mam swoją agencję. Więc ja wyszłam z zupełnie innego założenia i nadrabiam, ale muszę nadrobić teraz, tak? Więc ty myślałaś zupełnie odwrotnie, myślę o twojego podejścia do tego właśnie, czy też Wiesz co, Aniu, ja myślę, że nie ma wiesz, dobrych i złych rozwiązań i myślę, że mega fajnie, że ty założyłaś agencję od razu po studiach. Ja w ogóle teraz to bym każdemu, kto to słucha bądź ogląda, jeśli jest jeszcze na studiach, to ja bym rekomendowała założyć firmę teraz, jak najszybciej. Nie czekać, aż się skończy studia, bo to też jest takie przekonanie. Jak skończę studia, to założę firmę. I to na tu i teraz uważam, że to jest błędne przekonanie, bo po pierwsze, dlaczego z tym zwlekać, dlaczego, prawda, mieć ten wydłużony czas, więc tak, ja miałam takie przekonanie, że dobrze jest iść najpierw na etat, poznać, prawda, jak funkcjonuje firma taka inna, jeszcze Agora, no to wiadomo, to jest bardziej takie korporacyjne, więc są różne tam zasady, nie tak jak u moich rodziców było w przedsiębiorstwie, które ja gdzieś tam pamiętałam. Ale też to po prostu było przekonanie. Ja się bardzo szybko zorientowałam, że to nie jest absolutnie konieczność, bo było wiele sytuacji, w których ja chciałam zrobić więcej, prawda, coś jeszcze wprowadzić, a były pewne szablony, według których musieliśmy postępować i wiele rzeczy po prostu nie można było zrobić. Z drugiej strony oczywiście, jak masz taki nośnik jak Gazeta Wyborcza, no to bardzo dużo rzeczy możesz zrobić. Więc to też było fajne, że wypuszczaliśmy jakiś konkurs i nagle tam 1000 ludzi, prawda, się zgłaszało, więc to było super. Także ja po roku odeszłam, bo wtedy złożyłam swoje wypowiedzenie, już tak naprawdę miesiąc wcześniej miałam założoną firmę, już obsługiwałam pierwszych klientów właśnie i to było mega, ale nie wiem, czy to jest, wiesz, najlepsze rozwiązanie, jak dużo ja się dowiedziałam w Agorze, jak prowadzić firmę, taką, wiesz, małe i średnie przedsiębiorstwo. Pewnie niedużo, ale były inne korzyści, bo ja do Gdańska przyjechałam po studiach, zawsze chciałam mieszkać nad morzem, więc ja nikogo nie znałam tak biznesowo w Gdańsku, więc dla mnie pójście do pracy, do jakiejś firmy było takim otworzeniem się na nowe znajomości że ja po prostu gdzieś tam się osadzę i szybko poznam dużą liczbę osób. I to faktycznie mega zadziałało, bo poznałam niesamowite osoby, z wieloma utrzymuję kontakt do dzisiaj, więc naprawdę to bardzo dużo mi dało. Super, fantastycznie. A w takim razie jakie były te kolejne etapy? Czy założenie przez Ciebie działalności właśnie to było coś w rodzaju tak zastanawiasz się, nie wiesz, czy to może było właśnie wręcz od razu, że jest potrzeba, no to jest działanie. Ja tak działam, że jak jestem osobą taką zdecydowaną, że jak wiem, czy do czegoś chcę, to po prostu po to sięgam. Jednakże muszę powiedzieć, że w przypadku założenia firmy, to szybko mi decyzja poszła. Miałam wyzwanie z nazwą. Ja pamiętam, jak ktoś mi powiedział przed zakładaniem firmy, że wymyślanie nazwy dla firmy to jest w ogóle super rzecz, najłatwiejsza, najlepsza. Ja przychodziłam katusze, wymyślając nazwę swojej firmy. To było najgorsze, co co mnie spotkało. Po prostu bardzo trudne i lepiej jest to faktycznie komuś zlecić, właśnie jakiejś agencji, niech zaproponuje, prawda, niż wymyślać samemu, jeśli się nie ma już czegoś gotowego, nie? I wiesz co, jeśli chodzi o, bo pytałaś o te procesy, jak to było. Mi było trudniej tak oderwać się od tego, czy aby mi się uda, bo etat jednak dawał mi poczucie bezpieczeństwa, bo chociaż były to małe pieniądze, ale wiedziałam, że zawsze one będą. Ja w Gdańsku się utrzymywałam sama, byłam na swoim, nie miałam tam żadnej rodziny, więc no, gdzieś tam potrzebowałam tej pewności, że jednak jakiś przypływ pieniędzy będę miała. I ten etat jednak dawał to bezpieczeństwo, więc to jest taka troszeczkę pułapka mentalna dla wszystkich tych osób, które są na etacie. Natomiast ja stwierdziłam, że no co się najgorszego może stać, no najwyżej nie będę miała, żeby zapłacić, prawda, za jakieś tam rachunki czy coś, ale dam sobie radę, więc z takiego założenia wyszłam i faktycznie była to decyzja, z którą trochę się tak zmagałam, ale jak już poszło, to poszło i faktycznie była to dobra decyzja. Tak mogę powiedzieć, że przez pierwszy okres trwania firmy naprawdę wszystko super szło i byli klienci tacy naprawdę fajni, ale później przyszła taka faza, gdzieś tam chyba po 2 latach, no, że zaczął się taki trudny bardzo okres. Ja zawsze byłam osobą, która bardzo dużo pracowała, więc ja dużo pracowałam, ale nie przynosiło to takich efektów, jakie bym chciała, żeby to przynosiło. No ale ciągnęłam dalej, bo wiedziałam, że kiedyś stanie się ten czas, kiedyś coś się zadzieje takiego, że ja, prawda, z tej firmy faktycznie będę mogła czerpać więcej korzyści, również takich finansowych. No i to faktycznie się stało. To oczywiście to był duży proces, to teraz skracam, ale dzisiaj faktycznie moja agencja wygląda zupełnie inaczej, bo robimy też inne projekty. Zajmujemy się przede wszystkim właśnie współpracą z ekspertami przy tworzeniu ich kursów internetowych, opakowaniu tych kursów i sprzedaży ich w sieci, więc jest to typowo naprawdę bardzo digitalowe. I z tego są super dla nas i klienci, i pieniądze, więc naprawdę wszystko teraz jest super, ale to był proces, tak? To ja tę agencję prowadzę 6 lat, więc to nie jest tak, że zawsze było ekstra i tak to wyglądało, ale czasami no naprawdę były trudne momenty. Natomiast gdzieś tam ten marketing właśnie wiedziałam, że to kiedyś kliknie, wiedziałam, że kiedyś znajdę tych odpowiednich klientów, z którymi mogę pracować, z którymi mogę robić taki marketing, jaki chcę, czyli ten zautomatyzowany, ten evergreen, tak? Więc to zawsze chciałam, żeby właśnie ten biznes moich klientów był biznesem stabilnym, bo znowu te korzenie moje. Więc tak to wyglądało. Super, a w takim razie powiedz mi, jak sobie radziłaś w tych momentach, bo każda z nas, bądź każdy, tak, ma te trudne momenty. Czy miałaś jakąś jedną złotą receptę, gdzie wiedziałaś, że nie wiem, pomedytujesz sobie, tak, i wydzieć to rozwiązanie, bo to też przecież jakoś tam pomaga. Nie wiem, miałaś mentora na przykład, który pomagał Ci właśnie w obraniu ścieżki. Wiesz co, więc tak, mnie zawsze uspokajało, jeśli miałam jakiś taki trudny moment do przemyślenia czy coś, to mnie zawsze uspokaja morze. Ja uwielbiam przebywać na plaży, patrzeć na morze, więc zawsze w takich trudnych momentach mnie można było spotkać na plaży. I tam odnajdowałam właśnie taki spokój dla siebie. Jeśli chodzi o mentora, to właśnie po tych 2 latach gdzieś tam zaczęłam szukać takiego wsparcia zewnętrznego, bo stwierdziłam, że no okej, nie idzie coś tutaj, czegoś nie rozumiem, więc muszę poszukać i wiedzy z zewnątrz, więc wtedy naprawdę otworzyłam się na to, co teraz nazywamy rozwojem osobistym, takim rozwojem biznesowym. I to bardzo dużo mi dało. Ja wtedy zachłysnęłam się tym i muszę powiedzieć, że bardzo dużo jeździłam na różnego rodzaju szkolenia. W Polsce, za granicą, tak naprawdę od Londynu przez Malezję. No naprawdę powiem Ci, Aniu, że naprawdę się temu poświęciłam i wszystkie pieniądze, które przychodziły do biznesu, a które były ponad to, co musiałam zapłacić pracownikom i podwykonawcom, to ja mega inwestowałam w siebie, po prostu wpakowałam, ja wiedziałam, że to kiedyś musi się zwrócić, bo ja się zmienię, no i tak się stało, więc w ogóle każdemu serdecznie polecam, kto jest gdzieś tam w takiej trudnej sytuacji, że do końca nie wie, jakiego biznes, prawda, czy się to uda, czy nie, to ja zawsze mówię, źródła wielu naszych problemów są w nas samych, bo my tak naprawdę widzimy daną sytuację albo jako problem, albo jako lekcję, albo jako okazję do wykorzystania. Więc tak naprawdę mega musimy pracować z naszym podejściem i żeby to się udało. No i przede wszystkim stać się naprawdę ekspertem. Ja bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby wiedzieć o marketingu tak naprawdę wszystko, co muszę wiedzieć, co jest mi potrzebne, żeby rozumieć narzędzia, żeby jak współpracuję z kimś, to żeby ten ktoś zawsze miał przekonanie co do tego, że pracuję z ekspertem na najwyższym poziomie i że jest w dobrych rękach i że po prostu robimy dla niego dobrą robotę i to przynosi efekty. Więc właśnie ten rozwój osobisty, no i własna ekspertyza, to myślę, że były takie 2 główne elementy. No i umiejętne pokazanie tego, prawda, też, bo jakbyś tego nie pokazywała właśnie, tak, nigdy tak nie wiedział i nie miałbyś klientów, a to jest, myślę, też podstawa i no nawiązuje tutaj już tak bardzo bezpośrednio do akcji, bo Więcej Dziewczyn. Tak. Ty fajnie właśnie, Aniu, też wiesz, promujesz właśnie to, żeby ludzie się dobrze pokazywali, wiesz, w mediach społecznościowych, więc super masz tutaj właśnie misję taką, tak naprawdę, którą realizujesz, wiesz, że uczysz ludzi tego, żeby otwarcie mówili o tych swoich takich mocnych stronach, bo to jest bardzo potrzebne, bo wiele osób ma efekty, ma osiągnięcia, ale ich nie pokazuje, albo pokazuje je po prostu w zły, jakiś taki słaby sposób, a to wiesz, jaką robotę Ty robisz, to jest naprawdę mega i myślę, że tutaj jest bardzo potrzebne. Dzięki wielkie, no też tak uważam, a wciąż niestety jestem, ten etap edukacji zawsze jest trudny, edukacja zawsze jest trudna. My Polacy niestety mamy tak, oczywiście generalizuję, że nie lubimy się chwalić, uważamy, że chwalipienstwo, czy jakiekolwiek to słowo jest. Tak. A tu właśnie, no mamy taką kulturę w tym momencie, że jak nie pokażesz, to nikt się nie dowie. Może jakiś 1 promil, jednemu promilowi się uda, bo ma szczęście, bo ktoś go odkryje, ale to najczęściej tak nie działa i jeżeli chcemy zapracować na coś, chcemy pokazać światu, chcemy, żeby świat nas dostrzegł, to musimy po prostu się postarać i w dobrej formie pokazywać nasze wyniki, więc mam nadzieję, że ta świadomość będzie wzrastała i nie spocznę, póki to się nie zostanie. Po prostu. Powiedz mi, Madziu, jeszcze o swoim pierwszym kliencie. Jak go pozyskałaś? Wiesz co, no to była super sytuacja. W ogóle z moim pierwszym klientem współpracuję do teraz, więc tak naprawdę mamy już prawie 6-letnią historię. No wiesz co, współpraca tak naprawdę zaczęła się bardzo tak powiedziałam, prozaicznie, po prostu odebrałam telefon, a klienta mojego pierwszego poznałam na spotkaniu biznesowym w innej sprawie i ja zawsze miałam bardzo dużo entuzjazmu, ja mam dużo entuzjazmu, jak mówię o marketingu, bo jestem przekonana o tym, to jest po prostu naprawdę wypływa tak ode mnie z środka, więc jak ktoś mnie zapyta na przykład, co może zrobić ze swoim biznesem, albo prawda, jak może tutaj usprawnić ten swój marketing w sieci, to mnie to naprawdę bardzo tak emocjonuje i to widać, że ja z pasją o tym mówię. No i właśnie ten mój pierwszy klient też został przez ten mój entuzjazm jakoś tak przyciągnięty, więc on po tym spotkaniu biznesowym po prostu do mnie zadzwonił i się zapytał, no, Pani Magdo, czy by Pani nie chciała poprowadzić marketingu w mojej firmie? No więc ja sobie myślę, wow, w ogóle, jak super! I się zgodziłam. I to tak naprawdę było otwarcie, wiesz, na kolejnych klientów. Jak zaczęłam dla niego robić marketing, to później przyszli jego kontrahenci gdzieś tam. To się już później zaczęło dziać. I no i bardzo się cieszę, że współpracujemy do dzisiaj, bardzo sobie cenię tą współpracę i to już jest taka historia tak naprawdę się tworzy. Tak, wiesz, ja mam tak samo, bo ja swoją firmę prowadzę od 3 lat i też mam klienta, którego pozyskałam na samym początku, był mój pierwszy klient i też na takiej podobnej zasadzie, że szukamy kogoś do marketingu, a to może ja. I wstyd powiedzieć, ale nawet nie mamy umowy, ponieważ już tak się znamy, wiesz, znaczy ja wiem, że to tak. Powinnam to nadrobić, ale po prostu znamy się tak dobrze i fajnie nam się działa, że ufamy sobie w tym stopniu. I też jestem z tego niesamowicie dumna, bo teraz bardzo klienci zmieniają firmy, bo jest ich tak dużo i jeżeli zostają przy tej firmie, to znaczy, że tak się naprawdę bardzo, że jakość jest dostarczona, wysoka jakość i właśnie jeśli który, no właśnie relacje, myślę, że najbardziej tutaj grają, to właśnie o nie chodzi, nie? Mhm. Wiesz co, Aniu, tak, jedno to jest relacje, a druga sprawa to jest, no, kiedy firmy zmieniają wykonawcę, no zmieniają wtedy, kiedy są niezadowoleni z jakości usług, które po prostu dostają, więc tutaj no mega tak chciałabym zwrócić uwagę, że za każdym razem, jak gdzieś tam na przykład klient decydował też się na przykład odejść od nas z agencji, bo oczywiście takie sytuacje też były, to zawsze było tylko i wyłącznie z 2 powodów. Albo po prostu projekt się kończył i był to tak zwany raving fan, że po prostu przychodził później z kolejnymi jakimiś projektami, albo po prostu osoba, która gdzieś tam miała niezaspokojone swoje oczekiwania, potrzeby. I ja pamiętam, ja nigdy nie odpuściłam tak klienta po prostu. Zawsze podejmowałam wyzwanie, żeby zaproponować coś innego, prawda, i żeby rozstawać się w naprawdę mega super fajnym klimacie. To zawsze było dla mnie bardzo ważne i faktycznie to mi się udawało robić. I myślę, że to jest taki też klucz do prowadzenia biznesu, czy to w online, czy to w offline, żeby naprawdę pokazywać, że tobie na ludziach zależy, bo jak oni będą czuć, że tobie na nich zależy, na zasadzie, że ciebie obchodzi ich biznes, ich sytuacja, to po prostu będą chcieli z tobą pracować i ta relacja faktycznie wtedy będzie taka fajniejsza. A zdarzył mi się jakiś naprawdę bardzo trudny klient, gdzie sobie nie chcę z nim pracować. Wiesz co, generalnie tak, no jednak przez 6 lat, wiesz, tych firm się przewinęło naprawdę masę, a ludzie są różni. Nie przyjęłam wszystkich propozycji współpracy, które gdzieś tam się pojawiły, bo nie wszystkie po prostu mi odpowiadały. Albo co do samego projektu, albo co do firmy, która ten projekt organizowała, albo co do kwoty, która, że tak powiem, była na stole jako oferta. Więc teraz już tak naprawdę im bardziej ja jestem świadoma jako marketer i jako przedsiębiorca, to tak naprawdę tym dokładniej jeszcze wybieram teraz swoich klientów i też tego uczę moich klientów, którzy na przykład przychodzą właśnie i robimy ich kursy internetowe, to ja zawsze powtarzam, musisz być bardzo świadomy co do tego, z kim chcesz pracować, bo z takimi ludźmi przyjdzie ci pracować i jeżeli sobie źle określisz, kogo chcesz mieć za klienta, to po prostu ty będziesz płacił tego cenę. Jeżeli dasz na przykład za tani produkt i przyciągniesz wszystkich, którzy do końca nie są w twojej grupie docelowej, to przyciągniesz, ja na to mówię, po prostu ból głowy, bo będziesz musiał się użerać z klientami, z którymi do końca może nie chcesz współpracować, więc wszystko ma znaczenie. To, jak się prezentujemy, na jakich konferencjach występujemy, czy gdzie się pojawiamy, jakie mamy ceny. Także to wszystko ma bardzo duże znaczenie i później się odbija właśnie na tych klientach, których mamy. Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli wzrastamy w naszym biznesie, ale jeszcze nie czujemy się na tyle pewnie, żeby powiedzieć dziękuję danemu klientowi, który nam nie pasuje, to potem, tak jak powiedziałaś, strasznie się z nim męczymy, ale to jest kwestia do przepracowania w głowie. Jasne. Sama to przeżyłam, pewnie ty też to przechodziłaś. Tak. Każdy przedsiębiorca, taki, który zaczyna od zera faktycznie, w sensie, że sam buduje swoją działalność, to gdzieś tam w jakiś sposób przeżył, ale naprawdę warto jest w pewnym momencie pomyśleć nad tym i przepracować to, bo to jest krok milowy w biznesie. Ja pamiętam doskonale, jak to było u mnie, jak to był przeskok z klienta małego na klienta średniego i dużego, gdzie ja po prostu podjęłam decyzję, że ja nie chcę pracować z małymi klientami. Słowo daję, w ciągu 2 miesięcy wszyscy totalnie zostali jakby w magiczny sposób ode mnie odsunięci. Czy to ja im podziękowałam, czy to oni mi podziękowali. Jakoś tak totalnie się rozpłynęli, a na ich miejsce wyszło chyba 2 albo 3 dużo większych klientów, gdzie ja się właściwie o nic nie musiałam martwić i żyłam jak pączek w maśle przez pewien czas, dopóki właśnie los, wszechświat, ktokolwiek powiedział, no czas na kolejną lekcję. No i to potem się dalej potoczyło, ale to wiadomo, życie przedsiębiorcy tak właśnie wygląda, więc tak. Zgadzam się z tobą jak najbardziej. To jest bardzo ważna lekcja dla osób, które nas teraz słuchają. Myślę, że warto do zapamiętania. Ostatnio mam do ciebie pytanie, bo to mnie bardzo nurtuje. Jak trafiłaś na współpracę z Mateuszem Grzesiakiem? No, to było nieustalone pytanie, od razu muszę tutaj zaznaczyć, nie wiedziałam, że to pytanie padnie. Wiesz co, z Mateuszem jak trafiłam? No po prostu dostałam maila od Mateusza z firmy z prośbą tutaj, z propozycją spotkania. Szukali eksperta, który prawda, może z nimi robić projekty, które Mateusz chciał wdrożyć. Trafili do eksperta, trafili do mnie, spotkaliśmy się. Mateusz jest fantastycznym człowiekiem, naprawdę ekspertem w tym, co robi. Współpraca z nim naprawdę, no po prostu mega, bardzo, bardzo sobie chwalę ten czas i tą współpracę. Także no bardzo prosto, na tej zasadzie, jak jesteś ekspertem, musisz być widoczny w internecie, więc ja zrobiłam swoją robotę, wystąpiłam właśnie na kilku konferencjach z tematem, który był interesujący właśnie dla Mateusza. Wiadomo, w sieci wszystko pozostaje udokumentowane, więc jeśli chcesz kogoś znaleźć, jakiegoś eksperta, a ktoś ten jest widoczny w internecie, gdzieś zostawił jakiś ślad tej swojej ekspertyzy, no to można do takiego człowieka trafić. No i po prostu był taki wieczór, kiedy otwieram, prawda, swoją pocztę na telefonie i patrzę, a właśnie z firmy od Mateusza przyszedł mail z prośbą o spotkanie i z racji tego, że no, dogadaliśmy się naprawdę fajnie, bo tak jak mówię, no, mnie się bardzo, bardzo dobrze współpracowało z Mateuszem od samego początku. Także tak dosyć szybko to poszło, a ja sobie tę współpracę naprawdę bardzo, bardzo cenię, bardzo dużo się przy niej też i przy samym Mateuszu nauczyłam, no bo jakby nie było, jest to najpopularniejszy psycholog i taki trener właśnie u nas w Polsce, nie bez powodu, więc naprawdę bardzo fajna współpraca. Super, to ja Ci gratuluję przede wszystkim tego, bo tak o tym lekko powiedziałaś, a myślę, że jak otworzyłaś się w niego maila, to było takie, no fajnie. No, pomyślałam sobie, zajebiście, nie? W sensie dobra robota, że dobra robota, ale to jest to, Aniu, co Ty wcześniej powiedziałaś. Jest też takie powiedzenie, że nauczyciel przychodzi wtedy, kiedy uczeń jest gotowy, a ja to trochę tak przekręcam i mówię, właściwy klient przychodzi wtedy, kiedy Ty jesteś gotowy. I to się u mnie sprawdziło mega, bo ja przed Mateuszem robiłam kilka takich dużych projektów, gdzie dla klientów, no, na przykład tam pozyskaliśmy klientów na poziomie kilku milionów złotych, więc ja musiałam być mentalnie przygotowana po prostu do współpracy z Mateuszem właśnie dzięki tym projektom, które ja wcześniej robiłam, więc tak ważne jest, żebyśmy naprawdę realizowali duże projekty, na takie projekty, które nam przychodzą do głowy, że my naprawdę chcemy robić i odważnie po nie sięgać, ryzykować i starać się naprawdę tą swoją ekspertyzę wykorzystać, tą swoją wiedzę i jak Ty jesteś gotowy, to przyjdzie też kolejny, prawda, klient, kolejny projekt, który pokaże jeszcze więcej z tego dobrego, co Ty masz po prostu do zaoferowania. Także to jest naprawdę mega ważne, żeby rozwijając się też stawiać sobie coraz większe takie wyzwania projektowe, nie? Żeby sobie myśleć, okej, działamy. Tak, no bo bez tego nie ma rozwoju, nie ma lepszych klientów, dokładnie. Dokładnie tak. Fantastycznie. Dziękuję Ci bardzo, Madziu, za rozmowę. Mnóstwo wartości z niej wyciągnęłam i myślę, że nasi słuchacze, nasze słuchaczki też. I życzę Ci przede wszystkim powodzenia, sięgania po jeszcze wyżej. No i oczywiście do włączania się w moją i naszą już teraz, tak, wspólną akcję Więcej Dziewczyn. I też taki apel do osób słuchających, szczególnie kobiet, chociaż jak mężczyźni będą używali tego hashtaga, to też będzie mi totalnie miło i myślę, że tak, będą pokazywali, że włączają się w tę akcję, ale właśnie żebyśmy wszystkie używały tego hashtaga wtedy, kiedy robimy różne rzeczy, pokazujemy różne rzeczy w social media, żeby pokazać naszą kobiecą siłę. Super, Aniu, ja Tobie dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie i za pomysł właśnie w wykreowaniu tej akcji. Także mam nadzieję zdecydowanie, że więcej kobiet, które zajmują się marketingiem, będą pokazywały tą swoją właśnie ekspertyzę i że po prostu będzie więcej kobiet, tak jak tutaj Twój hashtag, prawda, reklamuje. Także dzięki wielkie i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.